Hej, cześć, siemano, mam przyczynę, tutaj Matisto, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Need for Speed Hot Pursuit. No tak, tu mamy pościg. Odblokował nam się śmigłowiec. O, patrzcie, jak to odjechał dzięki temu spokojnie. Fuck. Yes, wjechał. Zapuszczamy system z tyłu. Wysyła Audi TT. Muszę uważać, żeby mnie nie wychodzić. Nie no. Oni to zawsze muszą postawić tam, gdzie nie trzeba. A tak było blisko. Rozstawili się jeszcze raz. Uda się? Uda się. Sweet. Pochwała. Niestety. Nie ma wyróżnienia. No dobrze. Jestem z ciebie dumny. Tak, dzisiaj mam pogodę deszczową, znaczy no nie deszczową, taką pochmurną, ale też ciepłą. Ach, nie połączyło się, bo nie jestem zalogowany, bo bym dostawał oczywiście setki maili od nich na skrzynkę. A po drugie, długo mi się ładuje, bo wysyłam film na YouTube'a. Fajną furtkę mamy, Bugatti chyba. Nerwuje mnie to w tym. Podpuszczcie, że bliskam pomijanie i nagle nam wyskakuje ten. Tak długo trzeba czekać, żeby nam się to... Wow. Żeby nam się to długo... Jak wam to powiedzieć? Żeby nam się pominęło, a to się tak długo pomija. A jak już dochodzi... O, helikopter. A jak już chodzi do pomijania, to pomija tak nagle. Shit. Naprawdę, w Need for Speed Hot Pursuit są łamy te krajobrazy w ogóle. Tak samo jak będzie w tym Need for Wanted, tylko że będzie mieli tam bardziej miejskie warunki niż przyrodnicze. O, no kurwa.
słabo idzie. Holy fuck. Nagroda. Pojazd. Jak zwykle. Shelby. Dobry sprzęt. Co chcesz? Nagrywam. Przywitasz się? No, nie możesz powiedzieć. Mój brat tu się bawi Toyotą. Jaką Toyotą tutaj? Masz Corolla. Mamy Corvette. I masz Fiata dużego, tak? Tak. Tata mi kupił na opuszcie, gdzie obok kościoła? No. Mhm. Już wszystko wiecie. Ej, ale tak nie skacz, bo połamiesz się. A tam samochody. I się przejmuj bardziej tymi samochodami niż o swoje zdrowie. I myślę, że to będzie ostatni przejazd. Fuck. Jeszcze coś mi wzięło na tutaj. Ale te krajobrazy są zarąbiste. Ale ta korweta jest to pani. Wow, ten wodospad to jest coś pięknego. Czemu u nas nie ma takich dróg, tylko takich gór w lasach po wodospadu? To było coś zajebistego, a nie tak jakieś kurde zatrupia i w ogóle pełno fabryk i tyle. I tak nie ma z tych korzyści z tych fabryk, kurde ekran się zamierzył i nic nie ciągnął. O, tutaj jest babki. Coś mi dzisiaj ta jazda nie wychodzi. Shit, zaliczenie. Gdyby nie ten wypadek, to już bym miał ten w tym tunelu. To już bym wygrał. Dobra, no to w tym odcinku to by było na tyle. Komentujcie, subnijcie, oceniajcie. Na razie, cześć.